Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Ekstraklasa. Dzisiaj o głównie piłce ręcznej. Moim Państwa gościem jest Katarzyna Kołodziejska. Witam. Witam serdecznie. A za nami pierwsza odsłona rywalizacji ze Startem Elbląg tutaj przed własną publicznością. Wynik bardzo niekorzystny w tej sytuacji w dwumeczu, ale mimo wszystko chyba ten mecz Wam po prostu kompletnie nie wyszedł. Tak, uważam, że zagrałyśmy bardzo słabe zawody i chyba jeden z najgorszych meczów w tym sezonie. Szczególnie drugą połowę, gdzie nie potrafiłyśmy zdobyć bramki. Zdobyłyśmy ich chyba z 7. Ale analizujemy ten mecz i jeszcze jest jedna szansa w niedzielę, żeby zagrać i zagrać na swoim poziomie. Nie mówię, że każda musi zagrać na 100, ale chociażby na te 70% i wtedy możemy się pokusić o tą wygraną 8 bramkami. No, taka analiza zawsze jest ciekawa pomeczowa, ale tak naprawdę taki mecz zostaje w głowie przed kolejnym pojedynkiem? Myślę, że to jest uzależnione od zawodnika. Analiza jest ciekawa. Dla mnie jest to taka troszeczkę goryczka, oglądając ten mecz, grając w nim i później jeszcze raz go oglądając, to nie jest fajne, ale myślę, że trzeba jak najszybciej zapominać o tych złych meczach, o złych akcjach i patrzeć w przyszłość pozytywnie i myśląc tylko i wyłącznie pozytywnie o tych rzeczach dobrych, które nam się udały w tym meczu, bo kilka na pewno takich było. Dwa spotkania tutaj w Koszalinie z Pogonią Baltiką Szczecin i następny ze Startem Elbląg. Tak trzeba powiedzieć dosadnie, ewidentnie było widać, że skrzydła u nas w tych meczach nie zafunkcjonowały. Nie było dogrywania piłek, nie było kontr. To duży mankament w naszej drużynie, kiedy ma się zawodniczki, które tyle bramek do tej pory zdobywały właśnie ze skrzydeł. No na pewno wygrywa się mecz całym zespołem, nie tylko jedną czy dwiema zawodniczkami. Sama ubolewam też nad tym, ponieważ gram na skrzydle i mam nadzieję tylko, że ten tydzień przyniesie nam więcej możliwości grania na to skrzydło i będę mogła i ja zarówno, jak i Dorota czy Kasia Stasiak, które też grają na skrzydle, zdobywać te bramki, bo tak jak powiedziałam, no, wygrywa zespół, a nie jedna czy dwie osoby. Zobaczmy, jak to wyglądało. Przed nami relacja z ostatniego meczu Energia ZTS Koszalin ze Startem Elbląg. Piłkarki ręczne Energia ZTS Koszalin mają za sobą pierwszy mecz ćwierćfinału fazy play-off. Rywalizują ze Startem Elbląg. Pierwsze spotkanie odbyło się w Koszalinie. Rywalizacja rozpoczęła się od trafienia naszej zawodniczki Katarzyny Kołodziejskiej. Serię bramkową kończy Walentina Nestiaruk. Rywalki opanowały sytuację i zaczęły odrabiać stratę. Tutaj po bramce Ewy Andrzejewskiej był już remis 4-4. Po trafieniu Aleksandry Jędrzejczyk zespół przyjezdny prowadził 6-4. Koszalinianki starały się odrobić stratę i po skutecznie wykonanym rzucie karnym Małgorzaty Trawczyńskiej był remis 8-8. Przez chwilę to nasza drużyna dominowała w tym spotkaniu. Trafienie Moniki Michałów i zespół koszański prowadzi 12-10. Końcówka pierwszej części jednak należała do Startu. Wynik pierwszej połowy ustaliła trafieniem Magda Balsam. Po tej odsłonie zespół przyjezdny prowadził 14-13. Drugą połowę rozpoczynamy od trafienia niezawodnej tego dnia Sylwii Lisewskiej. Koszalnianki goniły przeciwniczki i dogoniły po celnym rzucie Hanny Sondej. W tym momencie był remis 16-16. Jednak po tej bramce był przestój naszej drużyny. Odpowiedź Aleksandry Dankowskiej i to rozpoczyna serię bramkową Startu. Zakończono trafieniem Ewy Andrzejewskiej. W tym momencie zespół przyjezdny prowadził 20-16. Koszalinianki starały się odrobić stratę. Po trafieniu Katarzyny Kołodziejskiej przegrywały już tylko dwoma trafieniami, 19-21. Jednak kolejne minuty to przede wszystkim dominacja Startu. Serię bramkową kończy Sylwia Lisewska. W tym momencie zespół przyjezdny prowadził 24-19. Na tym się nie kończyła seria. To był moment, kiedy zespół koszański przez 9 minut nie zdobył bramki. W tym czasie zespół przyjezdny wypracował sobie sporą przewagę. Stratę próbowała jeszcze zmniejszyć Katarzyna Kołodziejska. W tym momencie był wynik 20-26.
Rezultat całego spotkania ustala Sylwia Lisewska w 54 minucie. Ostatecznie start pokonał zespół koszański 27-20. Cieszę się jako trener z wyniku tego spotkania, bo nie ukrywam, że jechaliśmy na gorący parkiet koszaliński z dużymi obawami, z tego względu, że Energa i tutaj ostatnio się prezentowała fantastycznie w meczach ze Szczecinem. No i wyniki z ligi też budziły podziw. Przed meczem brałbym ten wynik w ciemno oczywiście, ale mówię, jechaliśmy pełni ci obaw i zdaję sobie oczywiście sprawę, tutaj gratuluję zespołowi Koszalina takiej walki determinacji do końca, ale też zdaję sobie sprawę, że kontuzja Romki Roszak była sporym osłabieniem dla tej drużyny. Nam niewątpliwie to był problem, ale mówię, cieszę się, że zwycięstwa dziewczyny dzisiaj zrealizowały to, co sobie zaplanowaliśmy. Dosyć długo się do tego meczu przygotowywaliśmy, tak pod względem jakimś wideo taktycznym. I dzisiaj duży szacunek dla moich zawodniczek, że potrafiły to na boisku zweryfikować i przekuć na zwycięstwo. Zamiast być to nasz najlepszy występ w tym sezonie, był to nasz najgorszy występ. Popełniłyśmy 20 błędów prostych, niewymuszonych taktycznie. Przeciwnik nam w niczym nie przeszkadzał. Wywalałyśmy piłki w aut, podawałyśmy do przeciwnika. I 22 razy minęłyśmy się ze światłem w bramki. No, takie statystyki chyba mówią same za siebie. Na pewno sobie nie duże Romka Roszak, ale na wynik pracuje cały zespół. Gratuluję zespołowi z Elbląga. Myślałam, że troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. W ostatnich minutach nie było żadnej, która by wzięła ciężaru na siebie. Wręcz oddawałyśmy piłkę z ręki do ręki. Przed meczem wynik bym wzięła w ciemno. Swój występ też bym wzięła w ciemno. Nie sądziłam, że tak dobrze mi się dzisiaj tutaj będzie grało. Mimo wszystko sentyment pozostał do Koszalina nadal duży. Bardzo się cieszę z wygranej. Chcemy w tym sezonie osiągnąć jak najwięcej. Tak to już trener wspomniał, przygotowałyśmy się bardzo długo do tego meczu. Wiedziałyśmy, że będzie to ciężkie spotkanie. Dlatego tym bardziej wynik mnie bardzo cieszy. Nie zrealizowałyśmy nawet w najmniejszym stopniu dzisiaj, w dzisiejszym meczu, tego, co sobie założyłyśmy przed spotkaniem. Nie można powiedzieć, że nie walczyłyśmy, bo walka była na pewno, ale było za dużo niewymuszonych błędów, żeby dzisiaj wygrać to spotkanie, ale mam nadzieję, że w rewanżu pokażemy pazur i damy z siebie wszystko i wynik będzie pozytywny dla nas. Oto komplet wyników pierwszej serii pojedynków w ćwierćfinale fazy play-off. AZS Łącz Polawy FIS Gdańsk pokonał Pogoń Baltikę Szczecin 27-26. Piotrkowia przegrała z MKS-em Lublin 26-27. Start pokonał Energa AZS Koszalin 27-20. Wistal Gdynia pokonał Zagłębie Lubin 31-28. Oto wyniki meczów rewanżowych. Pogoń Baltika Szczecin wygrała z AZS-em Łącz Polem AWF-em Gdańsk 36-21. Tym samym Pogoń awansowała do półfinału. Podobnie jak MKS Lublin, który pokonał Piotrkowie Piotrków Trybunalski 35-19. Wistal Gdynia po raz drugi wygrał z Zagłębiem Lubin 29-23 i tym samym również awansował do półfinału. Pozostał do rozstrzygnięcia mecz pomiędzy Startem Elbląg a Energą AZS-em Koszalin. Ten pojedynek odbędzie się w najbliższą niedzielę. Patrząc na rywala, Start Elbląg tutaj zdobył 27 bramek, ale to też nie były jakieś wielkie zawody tej drużyny. Mimo wszystko no Sylwia Lisewska chyba da tutaj niesamowity popis. No ona zna ten klimat, zna ten teren, ale mimo wszystko 11 bramek i sporo asyst w meczu. To tylko świadczy o tym, albo ona miała taki dzień konia, brzydko mówiąc, albo po prostu gdzieś ta defensywa nasza nie zafunkcjonowała. Myślę, że trzeba pamiętać o tym, że Sylwia rzuciła połowę bramek z karnych i rzeczywiście rzuciła 5-6 bramek z ataku, ale nie jest to zawodniczka, która też jakby może wygrać cały mecz dla Elbląga. Uważam, że my zagrałyśmy bardzo słabo, mimo tego, że 27 bramek straconych. Bardzo słabo zagrałyśmy w ataku i tam bym się upatrywała naszej porażki, a nie w tym, że Sylwia Liseska wygrała mecz dla Elbląga. Przede wszystkim musimy skupić się na sobie, ponieważ jeżeli zagramy tak, jak zagrałyśmy w obronie, a zdobędziemy bramki w ataku, to możemy wygrać ten mecz. No właśnie, w tym spotkaniu były takie momenty bardzo długich przestojów w zdobywaniu bramek. Nie to, że jedna bramka, później gdzieś tam druga się znalazła. Były takie sytuacje, w których no, te bramki po prostu aż się prosiło zdobywać. Słupki, poprzeczki, rzuty karne. Zatem no, nie jest to jakaś duża różnica, przepaść między tymi dwoma drużynami.
Oczywiście, że nie jest. Uważam, że jest ogromna szansa na to, żeby pokonać Elbląg, pokonać je 8 bramkami. Chociażby taka sytuacja z ostatnich mistrzostw, gdzie Chorwacja zgrała z Polską i musiała wygrać 11. Udało im się to i widać było, że Polacy albo wyszli za bardzo pewni siebie, nic im nie wychodziło i ja liczę na to, że Elbląg zagra troszeczkę jak Polska w mistrzostwach. No, czyli ewentualnie przy takim rezultacie można by było powiedzieć, że w jakiś sposób zapiszecie się w historii, żeby nadrobić taką stratę. Na pewno, bo wraca się do takich meczów pamięcią i byłoby to fajne, szczególnie dla nas, za całą tą pracę w tym sezonie, którą zrobiłyśmy i dla naszych kibiców, którzy bardzo nas wspierają i po tym meczu przegranym 7 bramkami, co druga osoba praktycznie, a nawet chyba co każda osoba mówiła, że jeszcze nie jest nic stracone. Trzeba dalej walczyć, jeszcze jedziemy do Elbląga i tam trzeba powalczyć o te 8 bramek różnicy. Chwila przerwy od piłki ręcznej, przejdźmy do koszykówki, podsumowanie tego, co się działo w minionym tygodniu, także zapowiedź 2 najbliższych kolejek spotkań. Oto wyniki spotkań w Tauron Basket Lidze z minionego tygodnia. Asseco Gdynia wygrało ze Stalą Ostrów Wielkopolski 89-68. W ramach 27 kolejki AZS Koszalin przegrywa po dogrywce na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 78-84. Energa Czarni Słupsk pokonała Polski Cukier Toruń 78-71. Tref Sopot sprawił niespodziankę, pokonując Anwil Włocławek 66-64. Start Lublin przegrał z Polformexem Kutno 75-81. Siarka Tarnobrzeg pokonała Stal Ostrów Wielkopolski 72-70. Energa Czarni Słupsk wygrywa z Turowem Zgorzelec 93-71. Polfarma Starogard Gdański pokonała MKS Dąbrowa Górnicza 78-65. Stelmet pokonał Rosę 88-64. King Wilki Morskie Szczecin nieoczekiwanie przegrały we własnej hali z Asseco Gdynia 100-106. W tabeli na czele Polski Cukier Toruń z dorobkiem 51 punktów, tyle samo ma Rosa Radom, 50 punktów Stelmet Zielona Góra, 49 Anwil Włocławek, 48 Energa Czarni Słupsk, po 47 mają Polfarmek z Kusno i King Wilki Morskie Szczecin, 43 punkty Turów Zgorzelec. Dolna część tabeli Asseco Gdynia 43 punkty, 42 ma AZS Koszalin, 41 MKS Dąbrowa Górnicza, 39 Stal Ostrów Wielkopolski, po 38 Polfarma i Śląsk, po 36 Tref i Siarka, 33 punkty Startu Lublin. Program 28 kolejki, jeden mecz już za nami, Śląsk Wrocław przegrał z Rosą Radom 73-80. Pozostałe mecze w najbliższą środę. Anwil podejmie Polfarmex, Turów zmierzy się z Siarką, Asseco rywalizować będzie z Polfarmą, MKS Dąbrowa podejmuje Energię Czarnych Słupsk, Stal Ostrów Wielkopolski zmierzy się ze Stelmetem, Rosa Radom podejmuje Trefla, Start Lublin zmierzy się z Polskim Cukrem Toruń i AZS Koszalin zmierzy się na wyjeździe z ekipą King Wilki Morskie Szczecin. A w weekend 29 kolejka, tu również już jeden mecz rozegrany. Awansem King Wilki Morskie Szczecin wygrały ze Śląskiem Wrocław 89-64. W pozostałych meczach Stelmet podejmie Turów, Siarka zmierzy się z MKS-em, Energa Czarni podejmuje Asseco, Polfarma w sobotę zmierzy się z AZS-em Koszalin. Mecze niedzielne, Tref Stal Ostrów Wielkopolski, Polfarmek Skutno, Rosa Radom, w poniedziałek Polski Cukier Toruń Anwil Włocławek, a w środę Polfarma Starogard Gdański zmierzy się ze Startem Lublin. Teoretycznie przy tym, jak gdybyście awansowały do kolejnej fazy play-off, macie najmniej czasu na odpoczynek, pozostałe drużyny już wszystkie swoje mecze rozegrały. Uważasz, były niespodzianki, czy jednak nie? Myślę, że dosyć dużą niespodzianką jest porażka Zagłębia z Wistalem, aż taką różnicą bramek. Myślę, że na Zagłębiu gra się bardzo ciężko, jest tam specyficzny klimat i powiem szczerze, że sercem byłam za Gdynią, ale jednak tak rozum podpowiadał mi, że to Zagłębie jednak wygra ten mecz i dla mnie było to na pewno dosyć duże zaskoczenie, ale wiem, że dziewczyny w Gdyni grają fajną piłkę ręczną i mają wielkie serducho i im się na pewno należało to bardziej. AZS AWFIS Łączpol Gdańsk wygrywa w pierwszym meczu z Pogonią. To była super niespodzianka tej pierwszej kolejki rywalizacji, ale widać, że w drugim meczu już Pogonia odrobiła lekcję i pewnie wygrała swoje spotkanie.
Tak, czasem tak bywa, że zespół podchodzi może troszeczkę jako lekkoduch i tak mniej skoncentrowany do takiego zespołu, a później niestety odbija się to na meczu i zaczynają się trząść ręce i nie wychodzi, nie rzuca się tych bramek. I myślę, że taka była sytuacja w Gdańsku, aczkolwiek no, Szczecin pokazał jednak, kto jest lepszy już u siebie w domu. Do tym większych niespodzianek nie było. Na dzisiaj to wszystko. Życzymy naszym zawodniczkom oczywiście jak najlepiej w najbliższym meczu. Tylko jedno spotkanie pozostało do zakończenia ćwierćfinału fazy play-off. Energa ZS Koszalin mierzyć się będzie na wyjeździe ze Startem Elbląg. No i będziemy mocno trzymać kciuki, a także kibicować naszym zawodniczkom, by odrobiły też siedmiobramkową stratę i przejść do historii. Moim Państwa gościem była Katarzyna Kołodziejska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam Państwa na kolejne wydanie magazynu Ekstraklasa. Za tydzień do zobaczenia.